Hej, cześć Ciełanko. z tej strony muzyka TV. witam Was na kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę Waszy Spotify Wrapped. E, sorki, że troszkę opóźnienie bo z tym odcinkiem, miało to być szybciej, ale pisano, że w następnym tygodniu mamy środę, planowałem na poniedziałek, wtorek, ale było nowe o co chodzi na kanale, było co oglądać, więc generalnie wjeżdżamy w to. E, też musiałem troszeczkę poprosić o pomoc w tym przypadku mojego moderatora Entka. Zrobimy sobie taką małą grę. Mam przygotowane 30 w rapt, rapt, jak zwały, tak zwały Spotify, od Was z Discorda wziąłem. I zakryty jest pierwszy artysta i muszę zgadnąć, który tak naprawdę y, tam się znajduje. Mamy go zakrytego i później będziemy mieli odkrytego. I zobaczymy, coś tam dodam. Od 1 do 10 będę oceniał każdy rapt według moich upodobań, według moich preferencji. Niech no się spodoba, zrobimy drugi odcinek. Zobaczymy sobie, jak to wszystko się przyjmie, jak to wygląda. Nie lecimy z tym. Spotify Rap moich widzów. Zobaczymy czego wy tam sobie słuchacie. Let's go, let's go. Okej, okay, lecimy z pierwszym przykładem. Tutaj mamy od kolegi Glacu, nazwa Glacu na Discordzie. E, Haranczyko, Matty Skater, Playboy Karty, Homestead Gang. No zwiastuje to takiego opium chłopca, tak? E, domniemam, że chodzi w Rick Owensach, e, rokuje skórę z Lumpa i ogólnie buje się cały na czarno. Przesłane mi tu 42 tysiące. Ja miałem chyba 16 tysięcy, więc w skali porównywawczej ze mną jest to dosyć dużo, jednakże wiem, że dużo z was wariatów miało dużo, dużo tak naprawdę więcej. Numery. Power Up, młody Manson odłączony AK47 10K. No co, power Up od Multasa, młody Manson od Multasa odłączony od Matego Skatera, AK47 od Multasa 10K. Pod tak? Chyba, z tego co wiem, nie, nie wiem dokładnie. też wyjdzie moja wiedza, tak naprawdę, muzyczna i może może wyjdę na totalnego wiecie, głupka i w ogóle. Eee, moja ocenka? No wiecie, tam kartasa każdy sobie lubi czasami przyświrować, czasami odpalić, bo wyraźnie pierwszego artysty to jest gadne, No, wydaje mi się, że to musi być Young Multi, jest to raczej Enjoyer Young Multiego, no bo są tu trzy numery. No, bardzo się dziwię, jeśli tutaj multasa po prostu nie będzie. Eee, moja ocena od 1 do 10. Nie lubię Homicide Gang, słuchaj co bardzo, to nie jest mój lot, Matty Spox, z Haranczykow Czasami se odpalę, ale też nie, takie bym dał Od według mnie, takie 6,5 na 10 w skali mojej I sprawdźmy czy Multas jest na miejscu numer 1 No kurwa, czemu w takim momencie, no Tak jest, to była tylko formalność, Young Multi numer 1 To był bardzo łatwy przykład, wydaje mi się, że rozgrzewkowy. tutaj przygotował dla mnie moderatoru, kochany Tyle w temacie. to Young Multi był łatwym wyborem, tak? To było bardzo łatwe do zgadnięcia, no trzy numery Easy, mam nadzieję, że poziom tak naprawdę podniesie się do, przy kolejnych przykładach Co tutaj mamy? Tate McRae, ojojoj, koneser fałki O-Rings Ojojoj, Tate McRae, Koneser fałki O-Rings, 144 minut? Ej szalone, kto tu może być, czekaj Balance, Axis Greedy, Greedy i Access to jest Tate McRae. To trochę wygląda jakbyś miał konto z dziewczyną stary, jakby chłopak łączył konto ze swoją dziewczyną na Spotify i razem postował i razem słali muzyki z jednego konta, nie? Bez kizy. Tak to trochę wygląda. Tate McRae Conester, fałki Oryx. Numery. Run for, run for the Hills, Access Balance, Greedy miasto zabija. Wiesz że to jest Kapsloka numer to Miasto zabija to chyba jest Oryx, nie czy nie? Nie mam pojęcia kto to może być na miejscu pierwszym. Chyba prze pierwsza przegrana widzowie, 1-1 dla was będzie. Poczekaj jakąś dupeczkę, nie wiem Może jakaś Olivia Rodrigo, nie, nie wiem kto tak szczerze. Sprawdźmy to Sanach! Na bro, what the f jak Sanach? Gdzie to jest nuta od Sanach? Exys albo Griddy to są chyba te angielskie piosenki Sanach, czy nie? Dobra, to był trudny przykład. No, okej, okay, okej, okay. lecimy do kolejnego. Bo, przepraszam, no. Nie dałem rady, nie udźwignąłem. No, kto by pomyślał, że to jest Sanach, bro? To są Samach i Orinxa safe Na 100% zielony konta z dziewczyną, albo nie wiem, z siostrą. Lecimy dalej. DDOT. A miałem ocenę, 1 do 10? 1, bo mnie zdenerwowało to. DDOT, White Widow, Zamsone, Areshen. Eee, 111 tysięcy, minut. Przesłane od kolegi Parawka tutaj na Discordzie. DDOT, ok. White Widow, Zamsun, no, ale takie wavy underowe. I co to ma za numery? numery? Miss Universe. Boże, chroń mnie, robić to co chcę, Fala, dwie wieże. Czy Miss Universe i robić to co chcę to nie są kawałki od AG? Ja mam tutaj celowo w AG. E, ogólnie lista bardzo fajna, bo ja AG. Zdziwię się, że go nie wiem na Spotify Rad, bo też bardzo dużo go słuchałem jego muzyki. I też jestem dosyć wielkim fanem, nie ukrywając. No bo on ma bardzo fajny beat i bardzo. Nowocześnie do tego wszystkiego podchodzi, więc dla mnie... Dla mnie tak naprawdę AG bardzo, bardzo ciekawy artysta. I tutaj w niego bym celował, by mieć uniwersum i robić to co chce, to chyba jest yy, kawałki AG. Jeśli to będzie AG... Sprawdźmy. Yes sir! Dobra, wy będziecie pisać, że ja, że ja jestem tego... Oszustem i w ogóle, ale to jest po prostu moja wiedza, widzowie. To jest po prostu moja wiedza. Tutaj bym ocenił takie... 7 na 10. 7 na 10, ale szanowni, lubię posłuchać. Old yy, widow, coś tam czasami sobie odpalę. Zaansone troszkę mniej ostatnimi czasy. A lubię DJT też od czasu do czasu, jak w przypadku. Zansony, ale na razie mamy dwa 1 widzowie. Lecimy dalej. Parawka bardzo fajne. Spotify no, Rap. Kolejny przykład od kolegi Xing tutaj mamy Travis Scott, Lil Uzi Playboy Playboy Young Lin, Okej, okay, ta lista! Bardzo walid, bardzo walid eee, Gdybym miał podobno na koniec roku Nie obraziłbym się Minuty 206 tysięcy, sporo eee, Co tam za kawałki? No Stylist No Stylist to jest kawałek disney Lonely tak? Z tego co wiem, czyli to jest lone, lone raczej Black Cats, Shibuya Sunset Dreams, Thousand Blunts No wydaje mi się A Thousand Blunts to nie jest kawałek Dave Blunt? Nie, chyba nie, Thousand Blunts to jest kogoś innego mm. no, gdybym miał celować dawno tutaj destroy only Mój cel, mój, mój, znaczy mój cel, mój strzał to byłoby destroy only Chyba tam uderzę, chyba tam uderzę widzowie Destroy only to jest mój ostateczny, w ogóle grajcie ze mną widzowie Grajcie ze mną i dajcie znać jaki jest wasz wynik ogólnie, czy przeskoczyliście mnie czy nie Ja bym celował w destroy only Z uwagi na no style na pierwszym miejscu, myślę że lone musi to być na pierwszym miejscu Jeśli będzie lone daję takie 8 na 10, bo myślę że jedną osobę będę tu wymienił na tej liście Let's check this Ej, a jaki jestem głupi, a to nie jest kawałek od Ita no Stylist? No nie... Czy to jest kawałek Stylist? To jest miałem skapnąć, że to nie bezid. Po czym? Po czym się miałem skapnąć, że to jest jad? Never ever... I'm a change on my... Dobra, go next. Go next. Tutaj e, skoro jest, i dalej zostawiam 8 na 10. Wydaje mi się, że ciekawa rotacja, ale ja Travisa nie lubię dużo słuchać. Jednakże tutaj miejsca 3, 4, 5 często do nich uderzą. E, dobra, White B1, 5, White Widow, Skuma i Aleshen. DMC, 3 butelki, łzy. Co się zmieniło? Nie potrafię. Co się zmieniło? No to tu musi być fałki chyba. Nie potrafię? Co to jest nie potrafię? Może to jest kawałek, nie potrafi funkcjonować bez gotówki. Baj, młody ba. DMC trzy butelki łzy A łzy to jest numer od BDS-a, teraz to jest od innego, bo łzy to jest taki numer. Teeee, na, 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 spaliśmy Wiesz o co chodzi? Był taki kawałek Celowym fałkiego, bo co się zmieniło? Ja będę fałkiego tak szczerze, ja będę Łukasza Ogólnie fajny, fajna rotacja według mnie, fajna rotacja Takie 6,5 na 10 bym dał, całkiem spoko kolega Brain Dead Pilauer. Mam nadzieję, że mnie zawiedzie, że będzie tu Big Falky i Łukasz. Yes sir! Got it! Ile mam? Chyba więcej zgadłem niż nie zgadłem, czy nie? Czeremis, chyba 3-2 do mnie jest. To chyba jest piąty przykład. Ej, nie, 30 przykładów na jeden odcinek, chyba za dużo. Zrobimy sobie 15. Jak się spodoba, zrobimy kolejne 15. Rel, rel, sigma o, o. Myślę, że tak. Dobra, idźmy dalej. Kanye West, okej. Okay. That's my guy. Young That's my guy either, Ken Carson, busiu kolega, z ksajowizm na zdjęciu, Ken Carson and Chivas, all red, to zrejestruję na Playboy Carty, Oversize Ken Carson, fuck like. Netspend, net rockstar made, Playboy Carty, wrak, oki. No wątpię, że to będzie oki na pierwszym miejscu, więc mój cel, znaczy mój cel, mój strzał będzie tutaj w Playboy Carty. Playboy kartki. bardzo łatwo jestem w stanie wywnioskować z numerów, które słano bo jednak są tu dwa kawałki kartiego. no chyba, że jakiś Netspend będzie na pierwszym miejscu, co się mega zdziwię, bo myślę, że Carty ma... bo tu jest 111 tysięcy minut też widzowie, zwróćcie na to uwagę, że Carty ma szerszą dyskografię, tak, szerszą. Netspenda nie mógł słuchać tyle razy, bo by się zanudził na śmierć, no, nie? Więc ja bym tutaj celował wy Playboy z kartki. Eee... Let's check this. Proszę. Gady, Playboy Carty, dobra, dobrze mi idzie, widzowie, dobrze mi idzie, dobra gierka. Eee, oceniam to na... Uznajmy, że za jednego artysty dobrego, co dużo słucham, będzie 6, 2 punkty, więc tutaj będę dał takie 7, no bo Ken Carson i Chivas pół 7,5, bo Chivasa tak w 0,5% słucham, Ken Carson w 1%, w sensie wiecie, 50%, 25%, a Playboy Carty i więc 100%, więc to ocenę 7,5. 7,5 na 10 dla Busia. Na razie jeszcze nie było takiego idealnego dla mnie. Takiej idealnej. Yy... bland rotation. Nie było idealnego Brand rotation. No i mam nadzieję, że będzie. Lecimy dalej. Lecimy dalej, ale mi się to podoba, tak szczerze. Okej. Okay. Aleshen Okekel. Aster. Macias. I tutaj kolega Tausen. TX x uzen Blizny Paco. Papier. Głosia. <glał> Manita <słuchaj> z Alessand O nie no nie wiem, że to będzie samir przelew pierwszy i kolego to jest Cheats 90 tysięcy minut Czy cheats ma na tyle kawałków, żeby móc ich dużo słuchać? Myślę, że ma, no myślę, że ma z dużo kawałków No to jest trudno, to jest 50-50 Bo to jest albo tak, Paco Albo Yangle albo Cheats, albo Samir Ja wale Ciężko widzowie, ciężko to zgadnąć. Kurde noga, no. Po czym to można wywnioskować? No, kolego jest pierwsze. Dobra, zrzucam pchica. Zrzucam pchica, niech, niech się dzieje, wola nieba. Jej zawsze zaglądać trzeba. Fawki! What the hell? Dobra, co ja tą listę na. 6 na 10, bo się zrajowałem. Ponieważ powinno być. To nie było żadnego znaka, że to będzie fałki. Dobra, widzowie, chyba muszę nową taktykę prowadzić, że, że, że. strzelać w artystę, który w jakiś sposób jest związany z innymi artystami, artystami na to bliście. Yy, jakby patrzeć na zainteresowanie. Kolega Taunzen. W sumie Taunzen, śląsk. Fałki ze śląska. Wszystko się łączy w całość. Mm. No my bad, my bad. Powinienem to lepiej zrobić. Chcijmy dalej. Rusina, Fauki, Aster, Aleszen. Na rogu Rusina, tak? Chyba tak. Mariot, Cheats, Consequence. Je, consequence to jest tego z Death John World. Tu zapakane matki, Young Adis, Rusina. Consequence tam nie ma też. Nie, Consequence to jest Rusina, właśnie też. Dam ci porady, Fauki. No, jakby patrząc z tej e, charakterystyki, jest tu trzy razy Rusina. Na jednym numerze jest Adisz, na jednym numerze jest Cheats i dam Ci porady Łukasz, a fałki jest tutaj. Dobra, popatrzę na to z tej strony. 36 tysięcy minut. Ziomeczek w jakiś sposób... Yy, ...identyfikuje się z definicją undergroundu. Obszajał Deathjump World, na którym był Adisz, Weima yy, ...i właśnie Aster był jeszcze i Agie. Strzelam w Adisza. Niech się dzieje. Proszę. Young Iggy, no, what the fuck? Jestem zły i wkurzony, zaraz wyłączę ten odcinek. Young Iggy, ocenia tą listę na. Nie! 7 na 10 7 na 10, widzę, 7 na 10, no. Nie mój lot, kolego Wayne. Troszkę mi zawiodłeś. Przez to, że nie było na Miangadish. Dobra. O, dobra. To jest moja lista, widzowie. Młody West, Dizzy Beats. 37 w tej e, koleżance. I Lingo. Ok 4 The Wee Next. Zawsze to miałem. Berkin Kankan Guda Guda. Wydaje mi się, że zrobię szybki strzał. W ogóle to jest taka dziewiątka dla mnie, bo to jest taka muza, której dużo słucham. Tutaj na tej liście. Tak szczerze, strzelam w Hesoam. Wydaje mi się, że Hesoam to jest jedynym, jedynym elementem stary e, Pokémonu, który się nie, nie, nie sługa z tym wszystkim. Według mnie, Hesoam Easy pick. Na swoją odpowiedzialność OZI BABY Jeszcze OZI BABY jest bez kitu No jeszcze OZI BABY bro A to jakiś Niemiec, pa ten minuten Top artist, top songs Pozwól MLGQ2 że daj dziewiątkę Twojej liście Dobra, 8,5 daje e, Bardzo fajna, chyba najlepsza jak na razie A to był jakiś numer z jego w ogóle? W sumie a, Whatever Chcimy dalej widzowie Bo ja jestem z muszę coś trafić w końcu Oki, o dobra Oki, tak, Hemingway. Jak i kubana Fidy. Piegi, rap, szepeń, papi, poduczone szkła. Tak to leciało. Troszkę taki, wiecie, Kuba 1013 taki bardzo mainstreamowy wybór, tak? Taki bardzo mainstreamowa, bardzo mainstreamowa selekcja. No ale jeśli tu nie będzie o co chodzi, to nie wiem, co już będzie. To musi być o co chodzi. Ze czapki, o co chodzi od razu, musi być. O co chodzi? Sigma. No tutaj był bardzo łatwym wyborem, jeśli miałbym oceniać. No taki 2020 Enjoyer, tak nie? W skrócie bym powiedział, Bo na fide jeszcze wleciał, ok? To fajne. Taki 2020 Enjoyer. Mm... No ogólnie nie lubię tych artystów, wszystkich, którzy są na liście, więc takie 8 na 10 myślę mogę dać. Bo każdego z tych artystów na liście słucham, więc. To jest, to jest dobre, serio. To jest dobre. Eee, dobra, zrobię sobie jeszcze dwa przykłady. Żeby ten dzień nie był za długi, co nie. I dajcie nam jeszcze kolejne, Lecimy Oki. O co chodzi? Travis Scott, Skimas de Młody Menson, Piegi, Shibuya. Shibuya to jest od Skimaska, nie? Czy nie? Fin i Escape Plan od Travisa. Wydaje mi się, że ten multas został wrzucony pod pucho, Więc to nie będzie multi. Ale kto inny by to mógł być wtedy? Karty może? Shibuya Szeregiem w Kartiego w sumie Może nie To nie będzie multi, wydaje mi się, że to jest podpucha, to było za łatwe, żeby szkafek słuchał multi'ego, tak dużo Ogólnie spoko stawali wali dosyć, taki 17 na nie dał Dobra, nie będzie Karty? Na moją odpowiedzialność No jak multi, to nie lesu, no uno, Endrek To był za łatwy przykład, bro to by za przykład, bro. No przecież to. Oh my god, dobra, whatever. Dobra. Ostatni przykład na dziś, widzowie: Fałki, Fauki, Kidzlory, Rusina. I to jest valid lista, bro. To jest valid lista. Kogo tu brakuje? Śmieci, Rusina. Toxic No toksik? Alterego, okekel. Okay, okay uczciwy okekel, okay, to musi być okekel, okay, widzowie alter ego, uczciwy, to jest okekel okay, i w ten sposób zamykam odcinek patrzcie to, 3, 2, 1 BANG WHAT nie no dobra, to jest scam, w ogóle nie podoba mi się ta zabawa, nie podoba mi się ta gra ale jeśli wam się podoba i lubicie się ze mnie pośmiać, jakim jestem tak zwanym kasztaniarzem to możecie zostawić wasz komentarz, lajka i subskrypcję i, i dajcie tam czytajcie kolejny odcinek z tego typu rzeczy na kanale jestem siebie zawiedziony, ale tą topkę oceniam na 9 na 10, bo jest bardzo fajna i niczego mi tutaj nie brakuje much love, jestem zły